pęd za nowoczesnością i przyszłością sprowadził nas na trop interesującej przeszłości. Budowa autostrady A4 i chęć szybszego przemieszczania się odsłoniły życie ludzi sprzed tysięcy lat, teraz prezentowane w nowej sali Zamku Dzikowskiego. Pierwsze stałe budowle, jakie powstały na ziemiach polskich, wielkie cmentarzyska z epoki brązu kultury łużyckiej, w tym cmentarzysko w Targowisku. Unikat w skali Polski, założone 1300 lat przed Chrystusem. Na takie odkrycie pozwoliła dopiero budowa autostrady A4, ściślej mówiąc przekopanie pasa o szerokości 100 metrów od Krakowa do Dunajca. Teraz jeździmy tam do Rzeszowa w 1,5 godziny i tylko migają kolejne stanowiska, Stanisławice, Targowisko, Brzezie, Gruszki, Kokotów i nie zawsze wiadomo już gdzie to jest, pod asfaltem już nie ma tych odkryć, które my wykopaliśmy, zabraliśmy do magazynu i w tej chwili je opracowujemy w dosyć dużym tempie, pozyskując dobre pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co jesteśmy wdzięczni. Prezentowane eksponaty na wystawie w Zamku Dzikowskim są fascynującą sprawą nie tylko dla archeologów. W końcu to autostrada, która niemal dosłownie przenosi do przeszłości. Kolejne odkrycia odsłaniają coraz to nowe fragmenty życia na ziemiach polskich. Od czasów łowców reniferów 15 tysięcy lat przed Chrystusem po czasy XVIII-wiecznej karczmy. W tym jedno niezwykle ciekawe odkrycie. Odkryliśmy, że w rejonie Wieliczki do źródeł słonych przychodził nie człowiek taki sprzed 5-7 tysięcy lat. Tam chodził neandertalczyk 70 tysięcy lat temu. Te źródła słone były od dawna magnesem, które przyciągały ludzi na ten teren. Stąd też zapewne bogactwo odkryć na trasie naszych wykopalisk. Na wystawie zobaczymy szklane paciorki importowane z terenów Cesarstwa Rzymskiego, dzieła Celtów, Galów, naczynia, złote monety oraz skarby. Mamy tu 600 oryginalnych zabytków. Zabytków z gliny, srebra, złota, szkła, krzemienia. No, ciekawa sprawa. To jest mniej więcej takie na skróty przez tysiąclecia można przejść. Te 6-7 tysięcy lat sobie po trasie autostrady można przebyć, a potem jadąc do Krakowa właśnie tu na południe przez Mielec i skręcając w Tarnowie w lewo jeszcze raz pokonać tą trasę i sobie przypominać, co to ci archeolodzy tam wydłubali z ziemi. Wystawa jak na prezentowane czasy jest bardzo nowoczesna, przygotowana starannie w walce o wymagającego widza, który może podziwiać rzeczy nie tylko wykopane z ziemi, ale także ich rekonstrukcję. Zdobienia na pięknej Małopolance, w którą wcieliła się prawdziwa modelka, to nie jedyna estetyczna wartość tej wystawy. Wystawa eksponowana jest w nowo wyremontowanych pomieszczeniach, co też jest ważne, bo one niejako debiutują razem z tą wystawą tutaj w naszym muzeum. Dodam również, że ta wystawa u nas prezentowana jest ostatnim miejscem w wędrówce po całym kraju, jaką odbywa od ponad 2 lat. Także można ją będzie zobaczyć później tylko w Krakowie. Ta wystawa to dobre miejsce do nauki historii. Dzięki niej można nadrobić kilka lekcji w szkole i jeszcze ta świadomość, że coś, co jest bardzo nowoczesne i demonstruje pogoń za współczesnością, obnażyło wiele lat z przeszłości. Dążąc do tego, żeby się szybciej przemieszczać, no powiedzmy z Krakowa w kierunku wschodnim, jednocześnie natrafiliśmy na ślady ludzi, na ich drogi, na ich szlaki komunikacyjne sprzed tysięcy lat. To jest bardzo ładne porównanie, tylko teraz, jak mówię, no z Krakowa do Rzeszowa, do granic można w 1,5 godziny przejechać, a kiedyś trzeba było się przeprawić przez Dunajec, przez Wisłokę, prawda? To były trochę inne czasy. Ale my jesteśmy od tego, żeby te inne stare czasy odkrywać. Archeologiczną autostradę do przeszłości można oglądać w Zamku Dzikowskim do końca czerwca.